Witajcie. Zanim zaczniemy, chciałbym Cię prosić, abyś zostawił łapkę w górę pod tym filmem. YouTube mi ostatnio bardzo ucina zasięgi, przez co filmy ogląda mało ludzi. A jeśli chcesz wiedzieć o każdym nowym filmie, to zaznacz dzwoneczek, a będziesz otrzymywał powiadomienia. YouTuber The Highway mówi, że był na wycieczce w górach wraz ze swoim psem. Pies znalazł tajemniczą jaskinię, a YouTuber uznał, że fajnie będzie ją zwiedzić. Out. Out. Come here, come on. Come on. Go. Znajduje kilka nietoperzy, jednak znalazł jeszcze jeden tunel. Był bardzo długi, ciemny i wąski. Stay behind me. YouTuber zauważa coś, co przypomina wysoką czarną postać. Też to widzisz? YouTuber postanawia szybko opuścić to miejsce. Niektórzy komentujący twierdzą, że nagranie jest fejkiem, ponieważ pies zachowuje się normalnie. Nie szczeka ani nic w tym stylu. Ale trzeba zauważyć, że pies także nie szczekał, ani w żaden sposób nie reagował na nietoperze. Interesujące jest również to, że jest to jedyne paranormalne nagranie na tym kanale. Jak sądzisz, czy to nagranie jest prawdziwe? Koniecznie daj znać w komentarzu. YouTuber Panji jest głównie znany z bardzo bliskimi kontaktami z niebezpiecznymi zwierzętami, takimi jak jadowite węże czy krokodyle. Na tym filmie podróżują przez dziki las i wpadają na coś bardzo dziwnego. Angie i jego zespół twierdzą, że nie widzieli niczego dziwnego. Idą dalej, ale nagle Angie widzi biegnącą postać. I a pan ja pytam. Apaan itu, Pak? Lu lihat ya tadi, Pak? Lihatlah. Merinding, Pak. Faktycznie gonili te stworzenie, jednak okazało się one zbyt szybkie. Podczas przeglądania materiału zdają sobie sprawę, że postać przeszła tuż obok nich i była niezauważona. Tu, na, na, tu, na, na, tu. Gua nggak lihat itu, nggak ada gua lihat apapun. Pas gua noleh ke kanan, ada yang lari. Lari, Pak. Angie i jego przyjaciele uchwycili tajemniczą kreaturę na kamerze. Czy to mogło być prawdziwe? A może to tylko mistyfikacja? Mężczyzna o imieniu Ricky twierdzi, że był dręczony przez nieludzkie stworzenie, które mieszka w lesie niedaleko jego domu. Mówi, że często późną nocą słyszy tajemnicze stworzenie. Wie, że czai się niedaleko. Pewnego dnia chwycił za kamerę i postanowił, że nagra to stworzenie. The iPad in the window, and now this thing's coming up to the steps in my backyard, Mike. What's coming up? It's like a weird demonic looking thing, and it's like a human, and it's all scratched down. This is the second time this happened this week, and as I'm talking to you, this is all unrecorded,
And it doesn't see me. I'm in that, you know, that sunroom. Huh? Can I record it? You're on record. It's everything's recording now. It's I can see the thing. It's like looking around weird. Is it recording the video? Yeah, right now it's on the video. It doesn't see me. I'm sitting back, but I can still see out the window really good. You should see. No, it can't. But it's looking around like something out of a weird sci-fi movie. This thing is freaky. Oh my god. Like a gargoyle. It's like a gargoyle, man. And it's like 35 feet away, and it came out of those weeds. You know what I'm talking about? Mm-hmm. It's a plant. Left side? Or by the right? Looking out. On your backyard? Yeah, on the right side, there's the weeds there going down that sidewalk. It's looking, oh my god, oh my god. Dude, this thing is weird. And it goes back, it just went back, it went, dove back, it wobbled back in, I can't even explain it. Went back in the weeds? Yeah, like it knows something's going on. I got it now, I got on tape. This is unreal. Oh my god, there it is, Mike, it came back. Oh my gosh. This thing is looking weird. Oh my gosh. Oh my gosh. It knows something's going on, man. This thing is, oh my god. Oh my gosh, I don't know what happened. We got disconnected. Rick twierdzi, że nagranie jest w 100% prawdziwe. On sam nie wie, jak to jest możliwe. Pytanie brzmi, dlaczego nie zadzwonił na policję. Później jednak wytłumaczył się z tego. Twierdzi, że wzywał policję wiele razy, jednak gdy przyjeżdżali, to tajemniczej istoty już nie było. Policja zarzuciła mu bezpodstawne wzwanie służb, dlatego tym razem nie chciał ryzykować. Jak myślisz, co to mogło być? Koniecznie daj znać w komentarzu. Dzięki za oglądanie. Jeśli pod tym filmem będzie 5000 łapek, to przygotuję drugą część. Trzymajcie się. Cześć.